Ta szkoła, proszę Państwa, to jest perełka. To jest perełka Radomia. To jest naprawdę chluba władz tego miasta. I władze miasta powinny uczynić wszystko, aby tą szkołę wspierać, aby tą szkołę dofinansować i dać jej możliwości przede wszystkim rozwoju dalszego. To jest bardzo istotne. Nasza młodzież zaufała pedagogom, zaufała dyrektorowi, dyrekcji tej szkoły. Nasza młodzież otworzyła się. To jest też bardzo ważne, bo może funkcjonować w pełni, może chłonąć w pełni tą wiedzę, którą ma przekazywaną. Przecież wszyscy wiemy, że aby tą wiedzę przyjmować, to trzeba mieć warunki do tego przyjęcia tej wiedzy, prawda? Trzeba mieć przede wszystkim spokój, bezstresowe funkcjonowanie. Ponadto, proszę Państwa, ten budynek jest przystosowany dla takich osób. My rodzice, ja osobiście przez 3 lata organizowaliśmy tutaj różnego rodzaju akcje, które pomogły nam wzbogacić ten budynek. My tu położyliśmy wykładziny, płytki, które są antypoślizgowe, które zapewniają bezpieczeństwo naszym dzieciom. Przystosowaliśmy łazienki, przystosowaliśmy salę do nauki tutaj, że dzieci mogą spełniać się w każdej po prostu płaszczyźnie. Dlatego ta szkoła to jest ostatnie miejsce, które powinno być zlikwidowane, które powinno być zamknięte. To jest szkoła, która wymaga wsparcia, wymaga pomocy i oczywiście rozwoju. Prawdopodobnie przeniesiemy się do 5. gimnazjum na ulicy Warszawskiej. Tak, bez walki? Jak pani widzi, tutaj młodzież podjęła walkę, a przede wszystkim rodzice, prawda? My jako dyrekcja i nauczyciele mamy za zadanie przede wszystkim uczyć, prawda? I dbać o bezpieczeństwo młodzieży i to robimy. Młodzież chce dzisiaj w jakiś sposób zaprotestować. Są ubrani na czarno. Ja wyraziłem zgodę tylko na to, żeby o godzinie 12:15, czyli w czasie przerwy między lekcjami, no tutaj młodzież mogła sobie w ten sposób zaprotestować i w milczeniu przez te 5 minut wyrazić swoje emocje. Muszę pani powiedzieć, że ja tu jestem 6. rok dyrektora i sam jestem zaskoczony, chociaż tak czułem wewnętrznie, prawda, że oni się u nas bardzo dobrze czują, że zależy im na tej szkole, że doceniają naszą ciężką pracę. I także widzę, że rodzice docenili nasz trud. Wychowanie, przygotowanie do matury. Wie pani co, ja tak powiem, już nie jako dyrektor, prawda, jako ojciec. Chętnie bym widział swoje dzieci w takiej szkole.